Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Nockrugę. I dość standardowo, pierwsze słowa wypowiedziane to są właśnie te słowa w moim wykonaniu. Także wybaczcie zawsze za głos, ale to jest najlepszy okres, żeby nagrać odcinek, tak mi się wydaje, po dłuższej analizie właśnie rano. Tego, że wieczorem jesteś już zmęczony i możesz nie mieć takiej energii jak masz teraz, oczywiście z samego rana. Plus no, głównie jest to, że jesteś zmęczony i ci się po prostu nie chce. Masz ochotę obejrzeć film, wychillować, wykąpać się, no nie? A nie do końca nagrywać. Dlatego nagrywanie z rana to jest trochę marnowanie czasu, bo nigdy nie powinieneś grać z samego rana, przynajmniej w moim wypadku. Bo jak gram z samego rana, no to później nic mi się już nie chce robić. I sobie myślę, ale sobie bym mógł pograć dalej. Ale z drugiej strony, no jest jak jest i właśnie z tym nagrywaniem, tak jak mówię, no. Czasem to bywa tricky. Dobra, przebudziliśmy tego Quadrona, czy jak on tam miał, chyba Quadron. I teraz możemy sobie pogadać z naszymi, kurczę, wodzomagami. Ty nic nie masz, Nefarius nic nie ma do powiedzenia. Mixi. Hej. Rozmawiałem z Quachotronem. A ty jak już tu jesteś i oglądasz ze mną i podoba ci się seria, to wprost niesamowite. Możesz zostawić lajka. Bardziej podziwiam tych budowniczych. Komentarz. Kto wie, i subskrypcję. Co mogliby osiągnąć, gdyby wciąż istnieli. Co powiedział duch? Dał mi coś, dzięki czemu będę mógł dostać się do świątyni. Więc idź prosto do Saturasa. Interesuje go, co masz do powiedzenia. Dobra. 400 expa na tym etapie gry to nie jest jakoś turbo dużo. Punkty nauki tylko 6, poziom 15. Paladyn poziom 15 nawet mamy napisane. Jeszcze 2000 do kolejnego poziomu. Jak tam z łukiem, zręcznością? 59 tylko. Kurde, mało. Duża ochrona, no bo to jednak jest paladyńska zbroja. Nie wiem, czy istnieje lepsza zbroja niż ta paladynów. Mardarion. Chociaż w poprzedniej grze chyba mi się wydaje, że lepszą zbroją niżej strażników, bo tam paladynów nie było. Niżej strażników, chyba nie byli. Niżej strażników to była zbroja magów wody. Może tutaj też by tak było, nie wiem. Chcę zwiększyć swoje zasoby magicznej energii, to nie, bo to jest mana. Czyli tego nie chcemy. Tutaj mamy trzęsienia ziemi. Ja zastanowiłem się, co robić, jakby było jakieś tu trzęsienie ziemi. Co mam zrobić? I chyba, no ludzie się na przykład chowają pod stoły, nie? Żeby nic im na łeb nas spadło, ale przecież jak budynek się zawali, to ja po chuj bym na stół. Mam wchodzić po stół. To pomyślałem, że przecież najrozsądniejsze jest po prostu wybiec z domu chyba, nie? Na otwartą przestrzeń, ale to ludzie mówią, że to głupie chyba. Więc nie wiem. To już znaczy tu nie ma, bo ja mieszkam na takim osiedlu, gdzie są po prostu domki, więc jakbym wybiegł na otwartą przestrzeń, to jedyne co bym mogło mnie uderzyć, to gałąź. Więc chyba wolałbym dostać z gałęzia. Z gałęzi. Naucz mnie ważeń mikstur. Co chcesz przyrządzić? Co ja chcę przyrządzić? Właśnie kurde, a ja bym się ekstra, kurczę. Jeśli chodzi o te budynki, tak? Właśnie się zastanawiałem, czy mi się nie opłaca, słuchajcie, właśnie tych magicznych mikstur tam nauczyć. Chyba, że my umiemy nawet, ja nie do końca wiem. Pierścienie i amulety, broń dystansowa, runy i zwoje. Czy my chcemy uczyć pierścieni i amunicji, szukania pierścieni i tego? Ognika? Niby to jest dobre, bo zgaduję, że pewnie naprawdę sporo rzeczy tutaj przegapiłem, ale nie wiem. Dobra, pokaż tu stół alchemiczny. Mistura zręczności, mogę? Za mało składników, a co mi brakuje? Czaw królewski. Może kupimy go. Mistury lecznicze mogę robić. Dwie lecznicze rośliny i rdest polny. Utworzyłem miksturę, znaczy zgaduję, że to się opłaca, skoro mogę tworzyć takie mikstury. Mam nadzieję, że to się opłaca, a nie, że bardziej by się opłacało kupić.
No nic, specjalne to są pewnie te szybkości i tak dalej. Many nie chcemy, destyluj gorzałkę. Nie umiemy, bo znaczy nie mamy tych. I tytoń też nie, ma, nie możemy, tylko możemy bagienne ziele. Dobra, alchemia fajna rzecz. Myślę, że warto by było się w pewnym etapie zainteresować bardziej. I na przykład zacząć odkupywać po prostu rzeczy od tych chłopów ze sklepu. Nie, różne, tylko bym musiał specyficzne rzeczy kupować, bo jak kupię wszystkie, to mi się to i tak nie opłaci, nie? Z bramą u wejścia do świątyni został rozwiązany. Duch przemówił? Tak. Wiesz, jak dostać się do świątyni? Tak. Zdradził też, co się w niej znajduje. Mówił o potężnym mieczu oraz o komnatach Adanosa. Na Adanosa? Jak mogliśmy być tak krótkowzroczni? Wskazówki w tych dokumentach. Tym mieczem może być jedynie szpon Beliara. Musimy jak najszybciej przejść przez komnaty i zdobyć tę broń. Czym są komnaty Adanosa? Czym są komnaty Adanosa? Wiem, że brama ma tylko przeszkadzać w wejściu do świątyni. Jednak w środku są trzy komnaty, które powinny zatrzymać każdego intruza. Kluczem do nich są kolorowe relikty budowniczych. Jeśli zdobędziemy wszystkie relikty czy i rozwiążemy ich zagadki, teraz czerwony i zielony to się do jakimś oczywistym kolorem, więc tak wszystkie to żółte. Rozszyfrował sekrety świątyni. Jeśli tak zrobił, to mamy duży problem. Co to za szpon Beliara? To wcielenie zła. Beliar stworzył ten miecz własnoręcznie. Każdy, kto nim włada, posiada potężne narzędzie zniszczenia. Im silniejszy jest właściciel broni, tym większa moc szpona. Jedynie ktoś wielkiego ducha i silnej wiary może oprzeć się jego mocy. To jasne, dlaczego budowniczowie odcięli od świata tę dolinę. Przynieśli to narzędzie zła do swojego miasta i ulegli jego czarowi. Chciwość sprawiła, że ci aroganccy głupcy pozabijali się nawzajem. Na tym się nie skończyło. Gniew Adanosa przetoczył się po całym kraju i wszystko zatopiło morze. A, w rzeczy samej a dobra, twórcy portalu dobrze zrobili. Bo ja zapomniałem. Ukrywając te rzeczy przed ja kompletnie resztą zapomniałem świata. O tym, że ja przecież nie mam miejsca na dysku. Tak wspaniałej kultury. Teraz rozumiesz doniosłość swojej misji? Jest Kruk kumarski. Jest silnym wojownikiem. Zaśledził nie wiem, czy ja w dobrym... władzy. Znowu pozmieniałem kursy bitrate i nie wiem, czy dobry, zły będzie, elegancko 2K, czy słabo 2K, miodzio, nie miodzio, kurde, ciężko mi powiedzieć. Dobra, zobaczymy. Dobrze. Czyli co mam teraz robić? Dobra, bo ja domyślałem i myślałem, że my wbijamy, a tutaj jeszcze, kurde, jaka ta gra jest długa, 41 odcinek. I powiem wam szczerze, że świetnie się cieszę, ponieważ teraz muszę chwilę sobie pogadać, bo nie wytrzymię. Bo już mnie nosi. Świetnie, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że świetnie cieszę się, że prawdopodobnie ta seria zdąży się pojawić przed serią, chyba że będzie miała 70 odcinków, przed serią z Fallouta i jednocześnie będą tak dwie, tak długie serie razem koło siebie. Cieszę się, bo ciężko jest, słuchajcie, jak ja wchodzę u siebie na swój kanał i widzę 40 odcinek z gry Fallout. No to już, bo dla kogoś to, kto ma gdzieś tego Fallouta i nie chce go oglądać, strasznie giganudy i na przykład czeka na nową serię. Więc w momencie, kiedy pojawiają się dwie serie, istnieje większa szansa, że ktoś zainteresuje się tą drugą. Więc no, a jeszcze do tego wszystkiego miniatury by trzeba było porobić. Do Fallouta walłem taką jedną swoją, ale ja jestem fanem miniatur, dlatego że uważam, że dzięki miniaturkom wszystko się zmienia. To znaczy, dzięki miniaturkom masz viewsy i tak dalej, więc fajnie jest nagrać dobry odcinek, ale później jest też fajnie nagrać, zrobić dobrą miniaturkę. Szpon Beliara. W świątyni Adanosa znajduje się... O kurde, ale ty... W świątyni Adanosa znajduje się potężna broń. Szpon Beliara. Nie można dopuścić, by wpadła w ręce Kruka. Komnaty. W świątyni Adanosa władcy Erkandaru wybudowali trzy komnaty pełne zabójczych płatów, do których zatrzymać kandydę kluczem. Do nich są barwne relikty budowlanych. Kamienie ogniskujące. Mag wody Mardagorian dał mi jeszcze ze starszych kamieni, który... Dobra, bo to jest tyle. Ja muszę sobie to chyba, wiecie, ogarnąć.
i widzimy się zaraz. Ja bym tu jeszcze zhandlował. Może ma jakieś ciekawe rośliny. Nie ma roślin, ale ma runki. Lecz kupiłem bardzo dużo run od niego. No nic, ale w każdym razie i tak muszę, słuchajcie, postawić tutaj na zatrzymanie odcinka, bo muszę popatrzeć, jakie misje mamy do zrobienia. Widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, przyszedłem tutaj z tą tabliczką, co dostaliśmy od tego Quadrona, czy jak on tam ma. I kliknąłem tutaj, gdzie wcześniej była mowa o tym, jak Bessie mówił, czym? No i teraz kliknąłem i on mówi tam coś tam, jakieś słowa i nie wiem, co się stanie, bo udało mi się zatrzymać. Czekajcie. I myk. To się stało, jakieś tam te słowa powiedział, nie? Nic ciekawego. W ogóle znalazłem za to ciekawą ciekawostkę. Odnośnie, słuchajcie, ciekawostka była taka o goblinie z przyszłości. I że tam na cmentarzu jest podany jakiś rok, na przykład w Gothiku właśnie chyba dwójce. A i zapis mam zepsuty, oczywiście, że tak. Pewnie, że tak. W Gothiku dwójce, słuchajcie, jest tam, że tego, że jakiś tam goblin z przyszłości, czy goblin z kosmosu to się nazywa. I słuchajcie. I tam możemy znaleźć, że tego właśnie, i jest napisane, żeby bezimienny nie wierzył w tę historię, coś tam. I jeszcze jak znajdziemy notkę, to jest napisane, tak żyje i obserwuje cię, mąka giga. Taka ciekawostka. Ja tyle co z modyfikacji. Zastanawiałem się nad tym RP. RP brzmi jak coś, co bym chciał sobie pograć, tylko problem jest taki, że... Po pierwsze, trzeba na to strasznie dużo czasu poświęcić, bo to jest jednak RP. Po drugie, tam się zazwyczaj raczej pisze. A przez to, że się pisze, rozgrywka trwa strasznie wolno. Więc raczej bym sobie odpuścił, chyba że mieliby taki system, że jakbym się zbliżał do kogoś, gra by wychwytywała, że się zbliżyłem i na przykład jakiś program przenosiłby mnie na jakimś pewny... do tego chłopa na przykład na Discordzie. Wtedy było spoko, wtedy można by było sobie gadać. A tak, zagadki widzowie, pewnie, że tak, zagadki. Dobra, na szczęście ja mam tu podpowiedź. W pierwszej komnacie naciśnij kolejno. Nie wiem, skąd ja niby miałbym to zgadnąć, więc... Łożysz kurwa, proszę mnie się tu nie budzić. Troje ludzi. Pyk. Ostrza, pyk i okrąg, pyk. Nie wiem, skoro niby miałem to solo zgadnąć, więc nie wiem, tu jest jakaś kurwa podpowiedź czy coś? Była tu jakaś podpowiedź? Jakby, jak mam to w innym wypadku znaleźć na czuje? Jakaś podpowiedź, halo? Tu może to, że tu jak... Nie, no to jest jakieś hydra czy coś, jakieś czacha, coś. Chyba podpowiedzi brak było. Nie wiem, skoro miałem to wiedzieć. Idziemy dalej. Save. To bardzo ważne są tutaj savesy. Bo tego. No bo tu się chyba coś będzie, co się będzie łatwo wypierdolić, coś tak czuję. Oj. Elo? A to jak podejdę do drzwi... No nie, widziałem już. Ominąłem to wszystkie drzwi, że one się automatycznie otworzą. A, okej. Okay. Myślałem, że się jednak otworzą. Dobra, mamy kolejne coś i mamy też strażnika. Niedobrze, a ja sobie w tym czasie, jak się gra zapisuje... Dobra, sorry widzowie, teraz tak, czy one mają życie, czyli to prawdziwe strażniki, tylko co dalej, w komnacie z pięcioma wyjściami przejście drzwi pierwsze z prawej, a dlaczego tak, a jak co, jak wejdę po pierwsze w lewej,
Obudzą się strażniki? Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. Muszę sprawdzić. Ożyż kurwa, było nie patrzeć. Dobra, żartowałem panowie, słuchaj. Pierwszy z prawej, jacha sprawa jest. Chyba, że one i tak czy siak mnie zaatakują. A tam coś może być. A tak czy siak mnie atakują, skurwi bądki. Co tu macie ciekawego? Dobra, pierwszy z prawej. A tu co jest? Poka. O! O! Okej. Pierwszy z prawej. Okej. Nie wiedziałem, że tu będą ostrza. Dobra, wiesz co? Ja spierdalam. Proszę mnie nie gonić. Dobra, nie dadzą rady. W momencie przed pułapką zapal pochodnie lub światło. Pod nosem znajdują się jasne i ciemne kafle. Co? A w ogóle dziękuję bardzo serdecznie. gothic.fandom.com. Jesteście największymi kozakami. Ktokolwiek kto to robi, to zgaduję, że kurwa społeczność, ale jesteście takimi kurwa szefami. Wisiowy, przed pułapką zapal pochodnie lub światło. Dobra kurwa, gdzie jest pułapka? No to ciężko określić przed pułapką. Jak to jest przed zużyciem zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż niewłaściwie stosowany lek zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To jest, rozumiem, pułapka, tak? Dobra, no w każdym, okej, kij z tym. Możemy skastować sobie imprezę za darmo, bo mamy tak zwany święty płomień. Zacznij od prawej strony i przejdź do następnego rzędu. Co? Zacznij od prawej strony i przejdź do następnego rzędu. Aha, do przodu w sensie. Tak? Dobra, chyba git. Przemieś się do lewej strony środkowego rzędu. Dobra. Przejdź do następnego. No kurwa, tak pisało. Ale skamaz. Tak pisało. Przejdź do lewej strony środkowego rzędu. Mam nadzieję, że nikt się nie wkurwia o to, że ja sobie tak gram. Aha, chyba że o to chodziło. I co, dzida? Dobra, sam bym to... Ja pierchruper. No, że tu jest nawet pułapka? Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale to dość w sumie łatwe było. To można by było solo nawet wykminić. Nie, to się pomyliłem się, no. Ale kurwa, że takie te wielkie? To oni tu mieli zabijać, kurwa, smoki jak idą? Dobra, no i miodzie, kurwa. Zajebiście. I teraz co? Jak, mam kogoś poprosić, ale... Że ja w ogóle zostanę biegać z tym. Ale tu powinien ktoś być chyba, kogo mam poprosić. I chyba ktoś tam jest. Dobra, przełączę sobie podglądzik, żebym widział moją piękną mordeczkę. I mamy to. Ty, ale... Ukradli mi światło, jak zrobiłem zapisa. Ale jaja. O kurwa, ty, a ty kościodrób. No cześć. Chwila. Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. A brama prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. Powiernik zamknął ją za.
Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? Laodron! Wciąż słyszę uderzenia młota po drugiej stronie bramy. Od tak dawna. Miecz pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa. Zapomniałem to bardzo dawno temu. Spróbuj sobie przypomnieć. To było tak dawno temu. Hej! Jeśli masz dość siły, wrzuć go w morskie odmęty.
Ej, ty! Przecież wy mnie nie słyszycie przez 3 minuty odcinka. Ja pierruper. Dobra widzowie, zaraz się widzimy, bo nie wytrzymię tu. Dobra widzowie, żeby nie omijać tutaj... W ogóle to wy mnie nie słyszeliście. Ja mam nadzieję, że to nie jest długo na tyle, że ja będę musiał montować odcinek. Tylko jest to minuta, którą będziecie mogli sobie przeskipnąć. Nic tu nie ma. Widzowie, nie chciałem wam tego robić. Faktycznie te, powiem wam, szkielety, słuchajcie, zabijały kruka. Powiem wam szczerze, że jeden, no prawie go zabił, został mu jeden pasek życia, ale okazało się, że on wtedy nie wraca do medytacji, a chce mnie napierdzielać. Dlatego pozwolę sobie, że przedyskutujemy z nim pewną kwestię i zobaczymy, co tu się będzie działo. Patrzcie, kto przyszedł. Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko. No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Zaprzedaj duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go. Inos przysłał nam pokornego sługę. Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A to jest Adanos? Ja też służę Beliarowi albo samemu Adanos. Sobie. A kto to Adanos? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra, ogólnie ten kruk jest strasznym bobem, jak to widzicie. A nie, bo on jeszcze ma kurwa jakieś tutaj tego, fale mierzy. Ale znaczy błyskawic. Także na ten moment zrobiłem osobnego save'a i możemy, słuchajcie, puścić rączki i popatrzeć, jak zajebiście sobie radzą z tym z tym krukiem nasze szkieleciki. No i miodzio. Minieram zniknąć i to nagrać, żeby mieć dobrą miniaturkę. Wow, to po kamiennych strażnikach? Ty, no co ty gadasz? Ty, to w ogóle te kamienne strażniki to była tylko i wyłącznie z dodatku noc kruka? O kurde, czyli my się w ogóle na samym początku spotykamy przecież z kamiennymi strażnikami, czyli to jest wszystko od samego początku, tak? Siema, mister przyzwany szkielet. To robimy save'a i gites, no załatwione, da się. Chciałem wam tylko pokazać, co ma do powiedzenia, żebyście, no wiecie, żeby was nie ominęło nic, bo jednak nagrywam na ten temat odcinki. Podoba mi się, że jak kogoś bije, to się wszystkie szkielety na niego rzucają. Zajebiste. Dobra. Zbieramy zardzewniałe miecze i zobaczmy. Szpon Beliara. Podnosimy, mamy też kruka. Uff, niebieska. Ile tu tablic, ty. Czyli tutaj jeszcze pewnie będzie coś do roboty, tak skaduję, skoro dopiero ja te tablice. To jest jakiś przycisk. No zapewne, żebym nie dygał z powrotem. Dzięki twórcy gry. Ale ja bym sobie tu jeszcze pobadał i pozbierał na przykład ciemny grzyb. Wiem, że na tym etapie gry mamy już szpon Beliara,
A ja kurwa, ciemny grzyb. Właśnie, widzicie? Ale... tej broni nie można założyć. I czemu mi zadała 54 punkty obrażeń? To nie rozumiem. Ale nie ma jakby ograniczeń. Nie wiem... nie wiem, o co chodzi. I tak, i tam w ogóle szpon Beliara to jest bardzo ciekawa rzecz. Tak jak mówię, w tych grach, słuchajcie, w Gothicu zawsze się opłaca albo iść w siłę, albo iść najbardziej w magię. I tutaj też chyba w magię, ponieważ możesz szpon Beliara zaklnąć runy. Jak będziesz bił, to raz na jakiś czas właśnie będą na przykład runy, strzelać przeciwnika i tak dalej. Totalnie OP i totalnie idę w zręczność, bo jestem totalnie kurwa głupi. No nic, widzowie, idziemy dalej. 31, zaraz mi się miejsce na dysku niestety skończy, więc muszę tutaj śmigać fastem. Teraz rodzina, tutaj klikamy przycisk. I co tu się dzieje? Czy już nie będzie kamiennych strażników w ogóle? Kurde, nie wiem. Zobaczymy. Znaczy pewnie inne potwory. O! I od razu kamień ogniskujący, do którego mogę wejść? Ale jajca. No dobra, to wchodzimy. Gdzie? Nie powinieneś tu przychodzić. Ożeż kurwa, kto mógł wiedzieć przecież, no. No tak. Zawsze zapomnę, zawsze. Powiem wam szczerze, że za każdym razem, kiedy też poza odcinkiem to robię, za każdym razem zapomnę i mnie wszyscy biją, bo w tej paladyna. No bo jednak ta zbroja paladyna to jest chyba najlepsza zbroja w grze. Nie ma chyba lepszej zbroi niż zbroja paladyna, z tego co czytałem. Czytałem też o najlepszych mieczach, ale to jakiś dziwny chłop wziął tam pod uwagę ilość uderzeń na sekundę plus obrażenia, nie tylko obrażenia, nie? Dobra, z kimś mam pogadać, coś? Udało mi się. Kruka już nie ma. To będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. Tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie, spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków, a przy jednym z nich znajdziesz mnie. Kurwa, jaki prorok. Dobra, a my nie idziemy do kopalni, tam mówimy gościom z kopalni. Siemalski, siemalski. Słuchaj, teraz ja już rozdupcyłem kruka, wy nie jesteście szefami i uwalniacie mi moich ziomów. Tak mi się wydaje, że my tu musimy powiedzieć, że nasze ziomy są zajebiste. O, Skati niewidzialny. Handel, a co masz Skati do handlowania? Że bryłka złota. Topór bojowy, no fajne, tylko trzeba być silnym, a jestem kurwa weak. Weak strasznie jestem. Było napisane, że chyba 10, że 10 chyba siły potrzebuje, żeby założyć tego. Żeby założyć, słuchajcie, szpon Beliara, więc nie wiem. Może oni muszą to zaklnąć jakoś, specjalnie dla mnie. A może jestem faktycznie psycha, kurwa, siada i wiecie, i nie mogę, dlatego. Nie wiem, ale wiem, że tu chciałbym naprawdę tutaj... przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Chciałbym tutaj pouwalniać tych ludzi, nie? O, mogę kopać? Nic się w związku z tym nie zmieni. Nie mogę. Tutaj byłem te złoto. Jest tu coś ciekawego. No nie widzę. Tutaj raczej ten chłopca kopy to po prostu jakiś random niewolnik. Emilio? Hey, ty. Czy po prostu. Nie. Paul? Nie. To po prostu temu strażnikowi mam tu powiedzieć? Słuchaj, nie wkurwie mnie, uwalnia z niewolników. Sprawujesz tu jakąś. Rozmawiając no. Z Torusem, masz uwolnić niewolników. Dobrze, jeśli tak sobie życzy Torus. Zastanawia mnie, dlaczego wydał taki rozkaz. Ale nie płacą ci za zadawanie pytań. Właśnie. Dobrze, widzę, że nie mam już kogo pilnować. Idę zjeść trochę tej smacznej zupy. Dobra, i mission complete. Znaczy jeszcze nie, bo nie mamy... znaczy nie wiem, czy to jest jakaś konkretna misja. Dobra, wiem, że mamy porozmawiać z Patrykiem, bo tamte on jest jakby przedstawicielem. O! Uciekajcie. Zajebiście. Znam jedną jaskinię na bagnach, w której mogę ukryć ludzi, ale co potem? Idąc z bagien, kierujcie się na południowy zachód, a powinniście trafić do obozu, który magowie wody rozbili w ruinach starej świątyni. Oni pokażą wam drogę. Wielkie dzięki, naprawdę. Jesteśmy głęboko wdzięczni.
za okazane nam miłosierdzie i pozostajemy zobowiązani. Spokojnie, po co ta ceremonia? A nie wiem, czy ten samorodek złota został rozkopany. Nie. Znaczy tak, to wszystkie chyba zostały rozkopane. No nic, moi drodzy, czas wrócić do tak zwanych, słuchajcie, magów wody. No nie? No musi być to, muszę wrócić do magów wody. Żeby wrócić do magów wody, muszę się tam znaleźć, słuchajcie, szybko. A żeby się tam znaleźć szybko, musimy walnąć, słuchajcie, eliksir na bieganko, żeby nie cheatować. Po prostu walniłem sobie eliksir na bieganko. Ja czasem używam, ja zawsze mówię o tym, ja staram się nie kłamać, dlatego nie będę ukrywać, że zawsze używam eliksirów. Nie, czasem po prostu używam kodów. Ale dlaczego używam kodów? Słuchajcie, dlatego, że czasem nie wiem do końca, gdzie mam się znaleźć. To znaczy, nie jestem przekonany, czy miejsce, do którego idę, jest, słuchajcie, miejscem odpowiednim. Dlatego nie chcę marnować, słuchajcie, 15 lat, żeby się tam dostać, a później się okazuje, że nie tam. Urodzony kopacz to ja chyba, co? Dobra, nie, wolę nie gadać ze wszystkimi, bo zaraz mi się kurwa podka na tego skończy. Dlatego fastem. Snafa, chuj z tym Snafem. Logan, chuj z Loganem. Ten musi spalić bagniaka. Damy mu fastem i sobie, jeżeli będziecie chcieli sobie to... Masz. To możecie, słuchajcie, sobie przeczytać, ale ja to skipnę, no bo nie chcę, bo tutaj czas się liczy na tę podkę, bo już wypiłem. Nie, zielony. Czy nie? Zielony. Nie, pisało, że dwa chce. A to nie chce, to nie. O, chyba kurwa troluje, ty. Ty? Hej. Nic. Zero respektu tu dla mnie jest. O kurwa, nie to. Jak podmy... Czemu klikłem my i nagle tego widziałem go mierza? My jak miecz. My jak miecz. Wiele krwi już zna. My jak miecz. Rozpierdalam wroga. My jak miecz. 1000 głów na ścianie mam. My jak miecz. Magom pomagam. Dobra, spotka można. No w ogóle to kurwa nie jest daleko, w sensie. Znaczy może jakbym z buta normalnie szedł, to trochę by trwało, ale no powiem wam szczerze, spotkam, no to widzicie. Nie jest to jakieś kurcze turbo daleko, bo my już jesteśmy na miejscu właściwie. Spotka jest tak giga OP. Tylko nie wiem po co walę to na 5 minut, jakbym musiał kurwa całą. Jakbym musiał cały Korinis dwa razy w tą IWF te przebiec. Trochę bez sensu. Lepszy byłby szybki śledź. Nawet nie wiem, czy nie udam się do piratów i po prostu nie nakupię, kurwa, 100 szybkich śledzi, nie? Coś takiego. Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż. O, 1000 ekspa. Twoja misja powiodła się? Tak. Kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy twoimi. Dobra, Satura się nam ufa teraz, to nie, nie jest mad. Broń i przywróciłeś równowagę w tej. Teraz mnie nauczy władać, Satura. Powiedz mi, jak mam kurwa machać miecze. Co trzeba zrobić w następnej kolejności? Zdobądź szpon Beliara. Ta broń jest tobie przeznaczona. O, mi? W twoich zajebiście. Rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. No i też tak uważam. Mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże. Też tak uważam, słuchaj. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myxir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć... O, Batrasa. I teraz możemy Batras od Watras... Dobra, i teraz Watras jest wolny, tak. Teraz zajebiście. Jeśli chodzi o relikty, o kurde. A to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Tę tabliczkę znalazłem w budynku na południu. Ach. Tablica strażników umarłych przywołuje duchy zmarłych. Dlaczego ja tak nie umiem? A nie, dobra, bo to tego. Ich przodkami były bardzo silne. Zapewne przyzwaliśmy tego. Tabliczkę w budynku na południowym zachodzie. A no to jest to wszystko, co miał kruk. I nie muszę wtedy dzięki temu nie muszę, słuchajcie, kapłan nazywał się szukać. Kardimon. Tylko kruk miał wszystko. Nie wiemy wiele więcej na jego temat. Uczę miał taki pakiet. Leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy,
jest autorstwa. My dostajemy expa za każdym razem, jak ja mu to oddaję? Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym z pism. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Ile? Mamy już wszystkie potrzebne relikty. 600? Co teraz zrobić z Sadurasem? Zostaniemy tutaj. Kurczę, czuję się jak... żeby świątynia odzyskała. Czuję się smutny, czuję jakby. Te stare mury zbyt nie wiem, czy tak macie. Ale czasem po prostu jak skończycie pewny film, pewną grę, pewną sagę, pewną książkę. To zamiast tego, że jesteście szczęśliwi, to jesteście kurwa smutni. To ja mam w tym tak momencie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek mnie. Nie sądziłem, słuchajcie, że kiedykolwiek mnie to złapie na gotiku. Czekałaby zagłada. Dziękujemy. Ale czuję, że coś się zakończyło, jest mi smutno z tego powodu. Skoncentruj się na pozostałych czekających cię zadaniach i przywróć. Nie sądziłem, że na gotiku mnie złapie jakieś takie wiecie. W cyberpunku tak miałem. I wypełnij swoje przeznaczenie, po prostu... strażniku. W ogóle tak często mam z grami, słuchajcie, że wolę nie kończyć gier i dlaczego nie zaczynam często gier, w ogóle nawet takich klasyków, które warto by było zagrać, dlatego że boję się, że jak obejrzę film, czy jak skończę grę, to już nie będę mógł tego zrobić na przyszłość, nie będzie tego pierwszego wow i że nie wiem, że coś się we mnie skończy, zabije się. Tak samo mam właśnie z filmami niektórymi, że w pewnym momencie na przykład, nie wiem, Skazani na Shawshank albo coś takiego. Są takie filmy, które zawsze chciałem obejrzeć, ale mam wrażenie, że jak je obejrzę, to w moim mózgu zakończy się pewien etap, a ja bardzo nie chcę kończyć tego etapu, bo nadal mogę to zobaczyć, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Jestem podekscytowany na myśl, że to zobaczę, a kiedy to zobaczę, to będę już wiedział. No, tak samo mam z Cyberpunkiem, miałem z Blade Runnerem, jak oglądałem zaraz po zagraniu Cyberpunka, to też miałem takie, ja pierdziuper, nie, proszę, nie koniec. Super film w ogóle, polecam. Co teraz zrobić, to już pytaliśmy, więc zabrałem szpon Beliara. Zabrałem szpon Beliara, ale nie mogę go użyć. Drup. Szpon Beliara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. No to, ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Jednak nie mogę używać. Broń jest teraz częścią ciebie i dostosuje się do twoich umiejętności. No dobra, ale nie zrobi tego z własnej woli. Muszę ją przymusić? Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by ci służyła. Czyli muszę się modlić teraz, albo coś, co? Dlaczego Beliar miałby mi czyli teraz te... Tylko modlitwa może go przekonać. Kurwa, widziałem. Ile... Ale uważaj. Beliar jest nikczemny. Jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Rozumiem. No nie bardzo rozumiem, tak szczerze. Co mogę zrobić z tą Beliar? Bronią? To zależy od ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś ile teraz jest jej panem. Jak z 5000 mogę rozprzedaję. Służyć radą. O. Albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduje więcej szkód. Albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Czemu nie mam innej opcji? Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Nie, nie, nie. Więc dokładnie no. Przemyśl, co zrobić. Nie, 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 nie. Nie ma takiej możliwości. Niech cię... Da, już oddajesz pon Beliara, ta go. Chcesz za friko normalnie? Nie, broni nie da się założyć. No nie da się, muszę się pomodlić. Być bardziej pobożliwy. Pobożny chyba się bardziej mówi. Słuchajcie, ile mam minut? 1,6 GB na dysku. Nie jest dobrze, jest 4 minuty, słuchajcie. Pokazuje mi pełny za około 4 minuty. No jak będę stał w miejscu, to ten czas jest dłuższy, no bo bitrate w tym momencie, słuchajcie, powiem wam, bitrate to jest 76 tysięcy. To jest strasznie dużo, ja nie wiem, czemu jest taki pojebany bitrate. Teraz jest bitrate 8, ale kiedy się ruszam 5, a kiedy się ruszam jest 100. Chyba 150. Kurwa, ja chyba przesadzam z tym bitrate'em. Chyba... Kurwa, nie wiem. Ale wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. 150 tysięcy? No ale z drugiej strony, jak słuchajcie, wrzucałem film jakościowo, to po prostu były dobre. To były gry z Fallouta i to była dobra jakość, to była jakość... która się raczej chyba w tej serii nie zmieniła. No nic, bardzo dużo rozmawiałem i przepraszam, że teraz muszę kończyć, ale muszę,
nie zależy to ode mnie. Moi drodzy, wpadnijcie w linki w opisie: Instagram, Twitch, Twitter, mój drugi kanał vlogowy, zobaczcie sobie Rewinda. Zostawcie lajka, komentarz, suba, dzwoneczek, pamiętajcie o tych rzeczach. Życzę wam, słuchajcie, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.